A z nami pan Marek Pokrywka, dyrektor Wydziału Wsparcia i Obsługi Klienta DM BOŚ. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, czy giełda papierów wartościowych w Warszawie to nadal bezpieczna przystań do lokowania swoich pieniędzy? Inwestycje zawsze są obarczone ryzykiem, także nie ma inwestycji bez ryzyka i nie ma inwestycji w 100% bezpiecznych. Są tylko inwestycje mniej lub bardziej ryzykowne. Takie jest życie, taki jest urok inwestowania. Gdyby były inwestycje w 100% bezpieczne, pewnie zdecydowana większość z nas byłaby inwestorami. Natomiast no, pewna awersja do ryzyka, która wiąże się z inwestycjami, powoduje to, że nie wszyscy inwestujemy. Oczywiście w tej chwili na giełdzie, bo jak rozumiem, o to pan pyta, tak, jest w miarę dobra koniunktura. No i w mojej ocenie perspektywy też są pozytywne. Należy tylko pamiętać, że na giełdzie notowanych jest ponad kilkaset spółek. No i nie wszystkich spółek ta dobra koniunktura dotyczy. No ale właśnie, tak sobie tutaj wypisałem, panie dyrektorze, WIG20, czyli WIG, który skupia 20 największych kapitałowo spółek, w przeciągu ostatniego miesiąca prawie 1,5% na plusie, w przeciągu ostatniego półrocza 16% na plusie, w przeciągu roku 23% ponad na plusie. Czyli jednak te można przyjąć, że no dobrze dzieje się, mimo tych różnych takich krytycznych uwag, komentarzy, że polskie spółki właśnie, czy to Orlen, czy Lotos, czy tam PKO BP, że one tracą. No nie, no tutaj to jakby pieniądz rządzi się zdecydowanie innymi zasadami niż inne sfery naszego życia. Tutaj się liczą wyniki bieżące, no i przede wszystkim perspektywy. Oczywiście istnieje pewna otoczka, ja to nazywam otoczką emocjonalną, gdzie można usłyszeć, że pewne, nie wiem, argumenty, które w średniej perspektywie nie mają większego związku z tym, jak kształtują się notowania danych podmiotów na giełdzie. No przede wszystkim w przypadku spółek to liczy się bieżąca sytuacja finansowa, no i przede wszystkim perspektywy na przyszłość, czyli jakie będą przychody, jakie będą zyski w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu kwartałów, i to decyduje o wycenie. Oczywiście są czynniki poboczne, takie jak, nie wiem, emocje, koniunktura krótkoterminowa, różne informacje, które napływają ze sfery gospodarki, polityki, ale to są tylko pewne szumy, które zaburzają krótkoterminowo przebieg notowań. Natomiast jeżeli dłuższa perspektywa jest pozytywna, ja mówiąc dłuższa perspektywa, mam na myśli perspektywę roczną, broń Boże, nie dziesięcioletnią, bo o takich perspektywach nie mówimy, no to można z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój, przebieg notowań tych spółek, o których wspominałem, które posiadają te cechy, o których powiedziałem. 2,5 miliarda złotych wypracował PKO BP za ostatnie pół roku, Orlen za pierwszy kwartał też 2,5, Lotos za drugi kwartał tego roku nieco ponad miliard złotych. No ale jeśli przełożymy to na indeksy giełdowe, to wcale nie było jakiegoś tak zwanego piku na tych spółkach, nie było reakcji inwestorów. No i też w przypadku PKO BP i Orlenu tak było, no bo na Lotosie tam jakieś 2 złote więcej w tym momencie jest niż było, no ale na tych dwóch gigantach finansowym i na naftowym, no jednak nie było żadnego praktycznie. Dlaczego się tak dzieje? Ta reakcja była, tylko rynek kapitałowy zawsze dyskontuje przyszłość i w momencie rynek zakłada właśnie taki poziom wyników PKO BP i Orlenu, jakie się ukazały. Ja tu chciałbym zwrócić uwagę, że
cena akcji PKO BP w styczniu bieżącego roku kształtowała się nieco poniżej 30 zł, teraz dochodzimy do 40. Rynek dyskontował te wyniki. Te wyniki nie były, o których Pan mówi, nie były wielkim zaskoczeniem. Mniej więcej tyle rynek szacował i do tej ceny, do tego wyniku dostosowała się cena akcji. Analogicznie jest w przypadku Orlenu. Gdy Orlen kosztował na początku bieżącego roku jedna akcja 50 zł, obecnie to jest 75. Pik, o którym Pan mówi, by wystąpił, gdyby wyniki opublikowane, te, które Pan zacytował, były znacznie wyższe niż wcześniej rynek zakładał. One się mieściły w okolicach konsensusu rynkowego i ta cena powoli na przestrzeni ostatnich miesięcy dostosowywała się do konsensusu. Żeby w momencie publikacji wyników był gwałtowny ruch do góry, te wyniki muszą być zaskoczeniem, zaskoczeniem in plus. Tutaj mniej więcej tak rynek szacował ten poziom wyników i do tej ceny już akcja wcześniej, cena, do tego wyniku ceny akcji tych spółek były mniej więcej dostosowane. Panie dyrektorze, Pan jest wytrawnym graczem rynkowym już od lat. Jak Pan myśli i co to oznacza w przypadku Lotosu, który no, opublikował całkiem niezłe dane, 1,6 mld złotych za drugi kwartał. Czy to oznacza, że Orlen w przypadku fuzji tych dwóch firm będzie no, musiał zapłacić więcej? Jakie to może mieć przełożenie na... Tutaj na giełdę. Parytet wymiany powinien być dostosowany tak jakby do wartości obu firm. Oprócz bieżącego wyniku inwestorzy będą szacować, jak by się kształtowała wartość Lotosu, gdyby działał sam, jaka jest przyszłość Lotosu, bo tutaj w przypadku giełdy, w przypadku łączenia spółek, no wycenia się przyszłość. Także to się odbędzie na podstawie perspektyw Lotosu. Ile by ta akcja była warta, jaka byłaby wartość majątku tych akcjonariuszy, gdyby do fuzji nie doszło, no i ile zyskają akcjonariusze Orlenu dzięki przejęciu Lotosu. Jest to dosyć skomplikowany proces, ponieważ każda fuzja każde przejęcie czy fuzja na początkowym etapie tego procesu wygląda bardzo dobrze, natomiast jakby warunkiem sukcesu fuzji jest sprawne połączenie działalności operacyjnej. Na tym, mówiąc kolokwialnie, najwięcej podmiotów, które uczestniczyły w fuzjach czy przejęciach, mówiąc kolokwialnie, się przejechało. I tutaj główne ryzyko to jest to ryzyko operacyjne. Połączenie tych dwóch podmiotów w jeden sprawnie działający organizm. Na razie rynek zakłada pozytywny scenariusz, natomiast oczywiście będzie to uważnie śledzone przez inwestorów, jak ten proces przebiega, czy tam nie ma różnych perturbacji, które w przypadku łączenia takich dwóch dużych firm no, z pewnością mogą wystąpić. Panie dyrektorze, na koniec jeszcze chciałbym porozmawiać o rynku New Connect, bo cały czas rozmawiamy o rynku głównym GPW, natomiast ten New Connect jest na takim pewnym uboczu. Czy warto tam zaglądać? A jeśli tak, to jacy inwestorzy? Mali, dopiero raczkujący, wchodzący w ten świat giełdy, rynku kapitałowego? Czy dla kogo generalnie jest ten rynek? No, rynek New Connect to jest rynek spółek o niewielkiej kapitalizacji. Tam jest notowanych z założenia miał być to rynek startupów działających w obszarze nowoczesnych technologii, szeroko rozumianych, informatycznych, biologicznych, biotechnologicznych. Generalnie miał być to taki inkubator, gdzie inwestorzy, którzy mają obniżoną awersję do ryzyka, no będą ryzykować więcej no w zamian za wyższą premię. No i ten rynek prawie tak wygląda, bo możliwość tak jakby wejścia na ten rynek jest dużo prostsza niż na rynek główny. Natomiast no, nie należy tego rynku pomijać a priori, tylko po prostu należy śledzić spółki, które jeżeli ktoś zajmuje się inwestowaniem, nie spółki, które tam są notowane, ich plany, ich zapowiedzi. No i weryfikować te plany i zapowiedzi no z rzeczywistością, w jaki sposób one są realizowane. Nie chcę tutaj robić reklamy, ale na rynku New Connect, no pojawiło się na kilka bardzo ciekawych spółek. A z jakiej branży, panie dyrektorze?
IT i biotechnologia, które tak jakby przeszły drogę od zera do milionera. Oczywiście to jest no, określenie z bardzo mocno na wyrost, no, ale jednak jak spojrzymy w historię tych spółek, to startowały tak jakby na tak zwanym greenfield, czyli tak jakby zielonej trawie, ubitej ziemi i jednak w swojej branży osiągnęły wyniki finansowe i pewną pozycję na rynku. Pan Marek Pokrywka, dyrektor Wydziału Wsparcia i Obsługi Klienta DM BOŚ był z nami. Bardzo dziękuję za te wszystkie dobre rady i wszystkiego dobrego życzymy i do zobaczenia i do następnego razu. Dziękuję.